Dzień dobry Państwu w maju z Kozielskiego Parku. Chciałem dzisiaj tylko pokazać Państwu kawałek naszego Kozielskiego Parku, w którym mamy naprawdę prawdziwy, naturalny rarytas. To normalna, wyrośnięta własnymi siłami łąka, która znajduje się nad niedawnej fosy fortecznej, a w której to znajdziemy trawę po pas, mlecze różnego rodzaju roślinki. Nie wymagająca żadnej pomocy ze strony ludzi, żadnego wysiłku, nie wymagająca koszenia, siekania, rąbania. Tutaj na tej ścieżce, na której się znajduje za mną, jest sklep prokuratora. To już po drugiej stronie jest też kawałek fosy, ale tu już są ślady koszenia i ingerencji w tą fosę, w tą trawę. A więc zapraszam, przyjdźcie w rejonie ulicy Głubczyckiej, fosa. Zobaczycie, jak wygląda naturalna łąka, która rośnie sobie sama, bez ludzkiej pomocy i która nie musi się nazywać łąką kwiatową, na którą nie trzeba żadnych funduszy europejskich, którą tylko trzeba zostawić w świętym spokoju.